Środa, 4 października, przed nami główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Od kilku tygodni dwóch mężczyzn wchodzi do instytucji miejskich w Jaworznie i nęka urzędników. Wszystko nagrywają i później publikują w serwisie YouTube. Sprawy poszły jednak zdecydowanie za daleko, bo jeden z nich zaatakował we wtorek komendanta Jaworznickiej Straży Miejskiej. Agresor został zatrzymany przez policję. Paweł Jędrusik. Na nagraniach opublikowanych w internecie główną rolę gra Rafał S., mieszkaniec Jaworzna, który pod pretekstem załatwiania swoich spraw w urzędzie uprzykrza życie osobom, które tam pracują. Bo ja jestem zaskoczony. Wielu może być zaskoczony. Mi to nie pasuje. To jakie moje prawo? No to jak panu nie pasuje, może pan wyjść. W wielu sytuacjach w jego sprawie interweniowała Straż Miejska lub policja, choć tak naprawdę jeszcze do wczoraj służby niewiele mogły zrobić. W zasadzie te interwencje mieliśmy codziennie. Były to interwencje z instytucji miejskich, a także głównie z Urzędu Miejskiego, z innych wydziałów Urzędu Miejskiego. Dotyczyły utrudnienia w realizacji pracy, nękania pracowników urzędu, niestosowania się do obowiązujących w urzędzie regulaminów, zakłócania porządku publicznego. Nie wiadomo, dlaczego mężczyzna obrał sobie za cel miejskich urzędników, ale niektórzy z nich obawiają się jego wizyty. To nosi znamiona zwykłego nękania, szykanowania, zaczepiania pod kątem tego, aby później efekt tego typu działań znalazł miejsce na YouTubie, w popularnym kanale, gdzie pan ma dosyć dużą oglądalność i obawiam się, że jest to robione pod kątem wyłącznie zasięgów, natomiast cenę płacą urzędnicy, cenę płacą również mieszkańcy Jaworzna, bo każdy urzędnik odciągnięty od pracy dla miasta, dla mieszkańców, aby się zajmować tym panem, jego bliżej nieokreślonymi sprawami, no to są konkretne straty. To paraliżuje w pewien sposób pracę urzędu. We wtorek jeden z mężczyzn, którzy nagrywali materiały, zaatakował komendanta Straży Miejskiej w Jaworznie. Sprawa trafiła na policję, a mężczyzna został zatrzymany. Podobnych zawiadomień jest więcej, wśród nich takie, które dotyczą nękania czy kradzieży. W związku z tymi zawiadomieniami my wykonywaliśmy w tej sprawie czynności procesowe, przesłuchiwaliśmy świadków, przyjmowaliśmy zawiadomienia o przestępstwie. I całość zebranego materiału dotychczasowego przesłaliśmy do prokuratury rejonowej w Jaworznie celem zapoznania się z materiałem dowodowym, no i uzyskania dalszych dyspozycji w tej sprawie. Sprawą zainteresował się już także serwis YouTube, który usunął niektóre z nagrań Rafała S. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowo otwartego dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej. Inwestycja pochłonęła około 300 milionów złotych i objęła nie tylko remont zabytkowego budynku dworca, ale też m.in. perony i parking. Paweł Jędrusik. Dworzec w Dąbrowie Górniczej zupełnie się zmienił. Mowa nie tylko o samym budynku, ale także jego otoczeniu. Mieszkańcom się podoba. Bardzo ładny, tylko to długo trwało to wykończenie jego. Przesuwane terminy były, wiem, że tego miał być pod koniec wakacji, mamy już październik, no na razie jest czynny, nie? Tylko szkoda, że kasa na jedną zmianę tylko. Robi wrażenie? Tak, robi. Bardzo ładny, funkcjonalny. Dla dzieci widzę też, że spokój, no super. Obok nowo wyremontowanego dworca powstało centrum przesiadkowe z parkingiem dla samochodów i rowerów oraz przystankami autobusowymi. Wyremontowano też plac przed samym budynkiem dworca. Największe zmiany przeszedł zabytkowy, pochodzący z 1888 roku, budynek dworca. Mamy piękną elewację. Elewację czerwoną, która została otworzona. 70% wymagało napraw, uzupełniania ubytków. Ktoś by nie uwierzył, że w ten sposób to teraz wygląda. Mamy piękną stolarkę okienną, drzwiową, która była wykonywana oczywiście na specjalne zamówienie. W samym budynku znajduje się kasa biletowa, jest także poczekalnia i pokój dla matki z dzieckiem. Wyremontowane zostały także perony i przejście podziemne, które do nich prowadzi. Z kolei na peronach zamontowano elektroniczne tablice, które wyświetlają rozkład jazdy pociągów. To jedna z największych inwestycji w Dąbrowie Górniczej w ostatnich latach. Mamy mnóstwo zadań, którymi w samorządzie się zajmujemy. Między innymi jest rozbudowa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii i przebudowa głównego układu komunikacyjnego w mieście. Ale tak, to był ważny
inwestycja dla mieszkańców, co wyrażali i też widać po ich teraz zadowoleniu. Budowa centrum przesiadkowego wraz z modernizacją dworca zostały podzielone na kilka zadań, które zostały sfinansowane z pieniędzy miasta, GZM, PKP PLK, PKP SA, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wszyscy zgodnie twierdzą, że to będą najważniejsze wybory po 1989 roku, a to będzie najważniejsza przedwyborcza debata w województwie śląskim. Jaki plan na politykę społeczną, mieszkalnictwo, górnictwo, energetykę i uchodźców mają kandydaci największych komitetów wyborczych w okręgu katowickim? O tym przekonamy się w piątek 6 października o godzinie 20 w telewizji TVS. Fatima Orlińska. Do konfrontacji na argumenty staną przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy, Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców. Udziału w debacie nie potwierdzili kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Ci, którzy przyjęli zaproszenie, jednoznacznie twierdzą, że partia rządząca nie podejmuje rozmów, których ich zdaniem się boi. PiS po prostu się boi debatować, no boją się przegranej. Pamiętają, co było wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński stanął do debaty z Donaldem Tuskiem. Boją się takiej powtórki, że Mateusz Morawiecki staje do debaty z gramatyką i dostaje po prostu baty, nomen omen. Na niespełna 2 tygodnie przed ostatecznym starciem przy urnach wyborczych debata jest tym elementem kampanii, która może jeszcze wpłynąć na wynik wyborów w okręgu katowickim i przekonać do konkretnych ugrupowań nieprzekonanych dotychczas wyborców. Dla kandydatów to ważny punkt ostatniej prostej. Sondaże pokazują, że między 6 a 9% osób w ostatnim momencie może jeszcze zmienić decyzję, na kogo ostatecznie odda głos. To z jednej strony pokazuje tragizm obecnej sytuacji w Polsce, dlatego że osoba powinna, wydaje mi się, już wcześniej znaleźć przynajmniej te parę chwil, żeby zapoznać się z programami partii. A jeżeli nie ma tego czasu, bo duże partie robią wszystko, żeby ograniczać ciosy od oponentów, no to jest tak naprawdę sprawa otwarta i my walczymy o każdy głos. Debata będzie składać się z kilku rund. W tych, w których pytania komitetom wyborczym zada prowadzący, kandydaci będą prezentować swoje stanowiska w kwestiach podatków, polityki społecznej, górnictwa i energetyki oraz spraw światopoglądowych. Polska scena polityczna jest tak bardzo zróżnicowana, że odpowiedzi na to samo pytanie mogą być bardzo różne i pewnie będą bardzo różne podczas naszej debaty, ale ja się cieszę, że różnorodne komitety wezmą w niej udział, bo nasze społeczeństwo też jest bardzo zróżnicowane, a biorąc pod uwagę, że kilkadziesiąt, co najmniej 40% Polaków zwykle nie chodzi na wybory, to być może obejrzenie takiej debaty pozwoli wyrobić sobie zdanie na najważniejsze tematy dotyczące naszego życia i jednak zachęci do tego, żeby 15 października zagłosować. Znaczący głos w nadchodzących wyborach może należeć do kobiet. O frekwencję tej części wyborców walczą kandydatki wielu ugrupowań. Jak same mówią, debaty są kluczowe w wielotygodniowej kampanii wyborczej. My jako kobiety jesteśmy ponad 50% społeczeństwa stanowimy i też chcemy mieć wpływ w połowie na to, jak wygląda i kształtuje się polityka naszego państwa. Dlatego tak, kwestia i praw kobiet, ale także naszego punktu widzenia na kwestię obronności, transformacji, ochrony środowiska. Bez względu na różnice poglądów, wszyscy uczestnicy naszej debaty jednomyślnie przyznają, że taka wyborcza dyskusja stanowi istotę demokracji. My mamy taki problem z polską kampanią, że coraz więcej jest krzyczenia do własnych wyborców, że nie ma takiego realnego starcia poglądów, każdy coraz bardziej mówi do swoich. Więc dla mnie taka debata to jest szansa, żeby w końcu merytorycznie zmierzyć się na programy, na pomysły na Polskę i to jest ważne. Debata będzie transmitowana na żywo w telewizji TVS w piątek 6 października o godzinie 20 i jednocześnie w naszych mediach społecznościowych. Internauci będą mieli możliwość zadawania w komentarzach pytań kandydatom. Zbigniew Wodecki spogląda z góry na Katowice już od jakiegoś czasu, ale dzisiaj mural przedstawiający autora wielu przebojów został oficjalnie odsłonięty. W uroczystości wzięły udział córki artysty, które stwierdziły, że autorzy muralu bardzo dobrze odwzorowali wizerunek ich ojca. Łukasz Kądziołka. Trudno znaleźć osobę, która nie kojarzy tej twarzy. Do Wodeckiego mi przypomina piosenkarza. Nawet jeśli ktoś ma wątpliwości, to jednak Zbigniewa Wodeckiego trudno pomylić z kimś innym. Nic dziwnego, że jego portret na ścianie przy ulicy Tylnej Mariackiej zbiera same pozytywne recenzje. I postać, i mural. Przepiękna rzecz. Podoba się nie tylko przechodniom, ale również bliskim artysty. To jest pięknie wykonane, bardzo starannie, a poza tym jest wesoły, śliczny, świeży, taki życzliwy, otwarty. No i tak z duszą do człowieka właśnie. No taki, jaki ten. Taki, jaki był, tak. Dzisiaj oficjalnie odsłonięto mural, który podziwiać można już od około miesiąca.
Sami twórcy również są zadowoleni z finalnego efektu. Mamy tutaj przed sobą prawie 300 metrów kwadratowych. Każda ściana jest inna tak naprawdę, ponieważ znaczy to nie jest nasz pierwszy mural, ale za każdym razem, kiedy wchodzimy na rusztowanie, pomimo tego, że już mamy metody pracy stworzone, to ja mam wrażenie, że zaczynamy od początku. Twórcy chcieli pokazać, że Wodecki był człowiekiem orkiestrą. Mimo popularności nie był też gwiazdorem. Ale absolutnie normalny człowiek, poza tym świetny muzyk oczywiście, znakomity muzyk. A przy tym świetny, normalny człowiek kochający muzykę i swoją pracę. Wiele osób zastanawiało się, skąd pomysł na taki portret akurat w Katowicach. Dla rodziny nie jest to dziwne. Ojciec grał w Katowicach cały czas, bardzo często. Przecież w Katowicach odbyło się OFF festiwal, na którym właściwie odbyła się premiera płyty tej pierwszej, która potem przez Miczów została rozegrana i na OFF-ie byliśmy wszyscy całą rodziną. Rzuć to wszystko co złe zabrzmiało w Katowicach. Bywał tu również w czasach, gdy dopiero kształcił się muzycznie. Jego ojciec był pierwszym trębaczem Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. To miasto było dla Zbigniewa Wodeckiego ważnym miejscem, a teraz przypomina o tym jego mural. Owce zamiast kosiarki. Kolejne miasto testuje ekologiczny sposób na pielęgnację zieleni. Dzięki dużemu apetytowi takie nietypowe kosiarki z napędem na cztery nogi mogą podpisać z Katowicami umowę na stałe. Łukasz Kądziołka. Są szybkie i głodne. To owce kameruńskie, które od wczoraj zaczęły pracę na stanowisku kosiarki. Mają już w tym duże doświadczenie. Z tego względu, że dużo jedzą, to także był poszukiwany teren na to właśnie koszenie tych traw. Kosiły już w Gliwicach, Pyskowicach, a teraz przyszedł czas na Katowice. Taka kosiarka jest ekologiczna, nie hałasuje, nie zanieczyszcza powietrza, a zamiast spalin emituje naturalny nawóz. Wydajność to 7 kg trawy dla jednej owcy w ciągu jednego dnia. Półtora hektara, opanowali to w 10 dni. Także nie było to trawa koszona, nawet ani razu. Widać to od ulicy Rybnickiej w Gliwicach. W Przoku, w Gliwicach także, no jest efekt niesamowity. Katowice postanowiły skorzystać z usług pana Tomasza, który zaczynał od dwóch owiec, a teraz ma ich 200 sztuk. Intensywne testy takiej metody pielęgnacji zieleni trwają w dzielnicy Brynów. Tu pracuje około 35 owiec, które w środku miasta zawsze budzą zainteresowanie. Powiem panu tak, nie musiałbym trawy kosić, byłby święty spokój. Nie no, ale fajnie, no będzie lepiej wyglądać. Owce zostaną tu przez kilka dni. To jest dopiero faza testów. Dopiero jak uda się, jak skończymy ten eksperyment, to wtedy będziemy mogli sobie wszystko podsumować, przeliczyć i zastanowić się, czy będziemy mogli wdrażać to na szerszą skalę w przyszłości. Jeśli pozytywnie przejdą te dni próbne, to możliwe, że w Katowicach owce będą widziane częściej. Na razie pracują na zasadzie barteru za trawę. Taka była środa w informacjach. Jutro czekamy na Państwa o stałych porach. Do zobaczenia.